Adam Mickiewicz, Dziady, część czwarta. Jest 2 listopada, dzień zaduszny. Znajdujemy się w domu księdza. Widać nakryty stół, przy którym ksiądz wraz z dziećmi przed chwilą zjadł wieczerzę. Na stole stoją 2 świece i pali się lampa przed obrazem Najświętszej Marii Panny. Na ścianie wisi zegar. Ksiądz, ze względu na przypadające tego dnia święto, proponuje modlitwę za duszę zczyśćca. Nagle jednak rozlega się pukanie do drzwi i wchodzi dziwacznie ubrany pustelnik. Dzieci są przerażone, krzyczą, że to upiór, trup i ladaco. Pustelnik potwierdza, że jest już umarły dla świata. Na pytanie księdza, któremu zdaje się, że widział już tę osobę, mówi, że owszem, był tutaj 3 lata temu przed śmiercią. Słowa pustelnika są niezrozumiałe tak samo, jak całe jego zachowanie. Mówi, jak mu źle tułać się po ziemi, o niesprawiedliwości losu, o skrajnych emocjach. Pustelnik zaczyna podkreślać, jak wielkim szczęściem jest spokojne życie, pozbawione niepokojów i tęsknot nieszczęśliwej miłości. Mówi o żarze, który płonie w jego duszy mimo deszczu i chłodu na dworze. Ksiądz nie rozumie nic z tych opowieści, stwierdza wręcz, że on swoje, a upiór swoje. Proponuje jednak pustelnikowi, że pomoże mu przeprawić się na drugą stronę. Młody przybysz twierdzi, że jest już umarły. Dzieci zwracają uwagę na dziwaczny strój pustelnika, wytarty, poszywany z różnych kawałków materiału, na trawę i liście w jego włosach. Pustelnik przestrzega je jednak przed wyśmiewaniem się z nieszczęśliwych ludzi. On sam tak kiedyś zrobił, a teraz podzielił los tej wyśmiewanej niegdyś kobiety. Zegar wybija 9. Rozpoczyna się godzina miłości. Pustelnik mówi o książkach, które ukształtowały jego wyobrażenie o miłości. Cytuje Wertera i różne piosenki. Bierze do ręki nową Heloizę Rousseau i Cierpienia młodego Wertera Goethego, nazywając je książkami zbójeckimi. Lektury te sprawiły, że zaczął szukać boskiej kochanki i idealnej miłości. Żył w sferze marzeń, nieustannych fantazji, a uczucie, które znalazł, uczyniło go nieszczęśliwym. Pustelnik funkcjonuje wręcz gdzieś na granicy obłędu. Mówi o przyjacielu, który został na dworze i przynosi ze sobą gałąź jedliny, swego brata, jak twierdzi. Później nazywa gałąź cyprysem i traktuje ją jako pamiątkę rozstania z ukochaną. Od niej to dostał listek maleńki, który obficie skrapiany łzami wyrósł tak okazale. Pustelnik wierzy, że rozstanie nie było jednak ostateczne. Wygłasza teorię bliźniaczych dusz, które związane przez Boga na wieki nigdy się nie rozłączą. Jeśli wspólne szczęście nie jest możliwe na ziemi, nadejdzie na pewno po śmierci. Wspomina chwilę rozstania z ukochaną. Oznajmił jej, że nazajutrz wyjeżdża. Dziewczyna słysząc to mówi: bądź zdrów, i odchodząc dodaje jeszcze cicho: zapomnij. Pustelnikowi zdaje się, że ksiądz nie rozumie, czym jest miłość mężczyzny do kobiety. Ten jednak wyznaje, że jest wdowcem i musiał pochować ukochaną żonę. Na to pustelnik odpowiada, że dziewczyna jest żywcem pogrzebioną, gdy tylko zawołają na nią żono. Według niego istnieją 3 rodzaje śmierci. Pierwsza – pospolita, ze starości lub choroby. Opowiada tutaj historię Maryli, którą widział na łące, jak powoli umierała. Druga, powolna i bolesna, to śmierć spowodowana rozstaniem się dwojga kochanków. I trzecia, śmierć wieczna, to wieczne potępienie za grzechy. Ksiądz uważa, że pustelnik nie jest zbrodniarzem, że Bóg wybaczy mu nawet tę zbytnią namiętność i zapamiętanie w uczuciu. Gość dochodzi do wniosku, że ksiądz musiał go kiedyś podsłuchać lub wyłudzić jego tajemnice na spowiedzi, bowiem za dużo zaczyna rozumieć z jego chaotycznej opowieści. Myśli, że ksiądz widział obraz, na którym uwiecznił swoją tajemniczą ukochaną. Przybysz opowiada, jak kiedyś podsłuchał go robaczek świętojański. Dzieci myślą, że to cud, żeby z robakiem rozmawiać tak, jak z człowiekiem. Odpowiedzią pustelnika jest opowieść o lichwiarzu, którego zła dusza zaklęta jest w kantorku stojącym w domu księdza. Za życia lichwiarz był wielkim skąpcem i nie pomógł nikomu, nawet w największej biedzie. Po śmierci musi zatem odbyć pokutę jako mały robaczek, kołatek, zamknięty w kantorku, gdzie niegdyś przechowywał swoje pieniądze. Tymczasem zegar wybija 10:00, pieje kur i gaśnie jedna ze świec znajdujących się na stole. Rozpoczyna się godzina rozpaczy. Wówczas to ksiądz rozpoznaje w pustelniku Gustawa, swego dawnego ucznia.
Gustaw ma do nauczyciela wielkie pretensje, że ten nauczył go czytać i odtąd wszystkie książki niosły dla niego zgubę. Mówi, że wybacza mu jednak ze względu na niemalże ojcowską miłość księdza do swego ucznia. Chce uścisnąć go jeszcze, póki to możliwe, zanim zgaśnie druga świeca. Opowiada o tym, jak niedawno odwiedził swój rodzinny dom. Ledwie go poznał, opuszczony i zniszczony, nie zostało tam nic z dawnego szczęścia. Wspomina szkołę, beztroskie zabawy, pierwsze lektury, aż do chwili, kiedy spotkał ją, swoją ukochaną. Cóż, niestety uczucie to przyniosło prawdziwą boleść. Opowiada, jak wrócił do rodzinnego domu. Wspomina najstraszniejszą scenę, kiedy to powróciwszy z dalekiej podróży, trafił na wesele ukochanej. Od razu podążył w miejsce, gdzie się spotykali. Dotarł pod pałac. Tam, wśród przepychu z towarzyszeniem muzyki i śpiewu, wznoszono toasty za zdrowie młodej pary. W pierwszej chwili, powodowany wściekłością, chciał wtargnąć na przyjęcie, jednak padł bez duszy w ogrodzie. Ocknął się i płakał, leżąc na trawie. Kolejne słowa Gustawa sugerują, że bohater popełnił wówczas samobójstwo. Gustaw dotąd jeszcze nie pogodził się ze stratą. Oskarża ukochaną o zniszczenie więzów, które stworzył sam Bóg. Zarzuca jej niestałość w uczuciach i zamiłowanie do bogactwa. Przeklina jej urodę i wdzięki. Jest rozdarty. Twierdzi, że to ukochana jest winna jego wiecznym męczarniom, że to ona go zabiła, a jednocześnie podziwia ją. Próbuje o niej zapomnieć, nie udaje mu się to jednak. Popada w coraz większe szaleństwo, w końcu wyjmuje sztylet i chce nim przebić swą pierś, jednak wtem zegar wybija 11, kurpieje po raz drugi, gaśnie też druga świeca i rozpoczyna się godzina przestrogi. Samobójstwo Gustawa było tylko symbolicznym gestem, bohater bowiem, ku wielkiemu zdziwieniu księdza, nie upada i wygląda zupełnie zdrowo. Dopiero teraz wyjawia cel swojego przybycia. Wspomina, że kiedy wszedł do domu księdza, ten modlił się za dusze cierpiące w czyśćcu. Pyta więc, dlaczego wierząc w czyściec zakazuje obchodzonych dotychczas dziadów. Ksiądz twierdzi, że jest to pogańskie święto, dawny zabobon, który kościół musi tępić. Nie dowierza, że Gustaw jest upiorem, ponieważ nie wierzy w duchy. Boi się słów przybysza, zaklina się na Boga. Gustaw, aby udowodnić mu, że one istnieją, wzywa ducha lichwiarza z kantorka. Ten odzywa się z prośbą o troje paciorek. Dopiero w tym momencie ksiądz zdaje sobie sprawę, że Gustaw jest upiorem i pyta go, czego potrzebuje. Gustaw mówi, że są inni, bardziej potrzebujący od niego. Pokazuje na ćmy i motyle, duchy nieczułych bogaczy, złych cenzorów, za nich nie warto się modlić. Ale są także inne, bardziej godne litości istoty. Dla nich Gustaw ścisnął swoje życie w te 3 krótkie godziny i na nowo przeżył swoje cierpienia. Teraz pokutuje za swój grzech i chce, żeby na tej podstawie ksiądz pomagał innym zbłąkanym duszom. Gustaw jednak jak cień błądzi za ukochaną. Jego oczekiwanie skończy się wraz z jej śmiercią. Wówczas to oboje połączą się w raju. Gustaw wypowiada jeszcze ostatnie przestrogi. Zegar wybija 12. Kur pieje i gaśnie ostatnia lampa przed obrazem. I wówczas to Gustaw znika. Chór powtarza jego ostatnie słowa. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału oraz polubienia nas na Facebooku. Nasz adres na Facebooku to facebook.com/a+nauka. Wszelkie pytania możesz nam zadać pisząc do nas na maila a.plus.kontakt@gmail.com.